Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pojawiliśmy się na Alderaan z misją uratowania mistrza Orgusa oraz także unieszkodliwienia kolejnej super broni Republiki, która została przyjęta przez Sithów, mianowicie Deathmark. No i właśnie w tym odcinku skupimy się póki co widzę na wykonywaniu misji głównych, ponieważ co ciekawe, nie zebrałem jeszcze ani jednej misji pobocznej, no co jest, nie powiem, dosyć ciekawe. Dziwi mnie, że tutaj żadnych misji pobocznych nie ma, no ale myślę, że jeszcze pod razem się spokojnie znajdą. W każdym razie w tym odcinku zajmiemy się zrobieniem tych tutaj questów, które znajdują się w tej lokacji, a dopiero później użyjemy taksówki i przejedziemy się w jakieś inne miejsce, gdzie oczywiście jeszcze to się okaże. Wszystko jest jeszcze przed nami. No ale tak jak mówię, póki co spróbujemy skupić się na tym questie Raise the Flag, gdzie musimy tutaj chyba pozabijać trochę przeciwników, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą za chwilę zobaczymy, o co dokładnie będzie w tym chodzić. Tak więc zbliżamy się już do pierwszego miejsca, gdzie będziemy mogli tę misję wykonać. No jestem ciekawy, na czym ona polega w sumie. A mamy jakichś tutaj przeciwników, tak więc... A nie, widzicie, to nie są przeciwnicy, to są nasi właściwie sojusznicy. Tylko co ja tu mam zrobić? Tak szczerze to nie wiem. To jest dobre pytanie, co ja tu muszę zrobić? Możliwe, że ja tu muszę odpierać atakujących. Tak, chyba to na tym powinno polegać, tylko że niestety ktoś mi właśnie tych atakujących wybił. No przez co... O, widzę, pojawili się gdzieś nowi. Tutaj są, okej. Bo to zapewne na tym polega, żeby tutaj po prostu odeprzeć jakiś atak żołnierzy Tula. Tak więc teraz zaczniemy to robić. No i tak, dokładnie o to nam chodzi. Tak więc będziemy musieli jeszcze poczekać, aż się kolejni odrespią, ale nie powinno to zbyt długo zająć, tak więc połowę pokonajmy teraz, a drugą połowę jak tylko się tutaj zjawią, ponieważ widzę, są oni podzieleni na teamy po 5 osób, a nawet po 6, co ciekawe. Okej. Widzę, mam tutaj także jakiegoś droida, tak więc go też musimy rozwalić, ponieważ on również zalicza się właśnie do tego questa. Tak więc za chwilę go już sobie tutaj rozwalimy. Myślę, że w miarę na łatwości. Okej, podnosimy sobie jeszcze tylko z niego może jakieś kredyty, żeby się nie marnowały. No i czekamy na kolejnych przeciwników. Powinni się już, myślę, tutaj niedługo pojawić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może ja się trochę odsunę, bo inaczej będą mogli zrespić się na ryju. A tego raczej bym wolał uniknąć. Okej, już ich widzę. Tam są. Dobrze. Tak więc idziemy ich zaatakować. Właściwie to odeprzeć ich atak tak naprawdę. No ale jako, że najlepszą obroną jest w tym wypadku atak, no to po prostu wyjdziemy do nich. Nie będziemy się bronić z dystansu, ponieważ no za bardzo nie mam do tego środków, ponieważ jesteśmy Jedi, czyli walczymy na miecze, no czyli bronią białą, która jest bronią bliskiego zasięgu. No ale dobra, mam jeszcze tylko tego droida do pokonania i będziemy już stąd spadać, o ile tu też jeszcze ktoś nie będzie, a chyba ktoś jeszcze gdzieś jest, tylko go nie za bardzo widzę. A, tutaj są jeszcze dwaj, okej, no dobra, to ich jeszcze też zabijemy. Oni nie powinni nam jakoś dużo czasu zająć. No i lecimy do kolejnego punktu, który również będziemy musieli obronić, a znajduje się on naprzeciw nas. Będziemy musieli kawałek podejść, jednak nie powinno to zbyt długo zająć. Na szczęście włączyłem stoper, bo już myślałem, że o tym zapomniałem. No i w sumie przez ten czas, dopóki tam nie dojdziemy, mogę wam opowiedzieć o tym, że no już całkiem mocno posunąłem się w Wiedźminie Trójce i pewnie niedługo już tą grę przejdę. Tak więc wtedy już może będę miał więcej czasu, żeby nagrywać filmy i będą się one pojawiały wcześniej, ponieważ wiem, że niektórym może to przeszkadzać, że filmy pojawiały się tak mniej więcej o 20-21, ale to dlatego, że po prostu dopiero wtedy siadam do komputera, bo w innym wypadku gram właśnie w Wiedźmina. Tak więc teoretycznie dla was to będzie lepiej, ponieważ będę mógł wcześniej te filmy publikować.
teraz te filmy jakby co to nagrywam pod rząd, tak więc ten odcinek i jeszcze następny, one są nagrywane we wtorek, tak więc jakiś porad czy ewentualnie sugestii się nie posłucham dopiero od kolejnych odcinków i też nie wiem od którego, ponieważ nie wiem w jakim czasie będę to nagrywał. Dzisiaj chcę nagrać już filmy do końca tego tygodnia, czyli jeszcze właśnie dwa odcinki ze Zwutora oraz dwa odcinki z RimWorld, wliczając ten właśnie ze Zwutora, potem będę musiał nagrać jeszcze jeden, no a następnie siądę właśnie do tego, żeby troszeczkę pograć w RimWorld i nagrać dla was kolejne dwa odcinki. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli jakieś wasze porady czy też sugestie nie zostaną zaaplikowane w kolejnych odcinkach z tych serial, no to dlatego, że po prostu no nie mam za bardzo jak w innym terminie tego nagrywać i po prostu muszę to nagrywać pod rząd kilka odcinków. A oczywiście dopóki nie opublikuję kolejnych, no to raczej już nowych porad nie będę dostawał. Tak więc no niestety muszę się uzbroić w cierpliwość, szczególnie jeżeli chodzi o porady do RimWorld, ponieważ póki je zaaplikuję, może chwilę czasu minąć. No w każdym razie, wróćmy już może do Gwiezdnych Wojen. Jak widzicie sobie tutaj w miarę dobrze radzimy, jeszcze tylko czterech musimy tych atakujących i za chwilę będziemy mogli ruszać do kolejnego punktu, który będziemy musieli obronić, który znajduje się stosunkowo blisko nas. Tak więc nie powinniśmy mieć problemu, żeby tam dojść. No jak widzicie, troszeczkę zdrowia mi zbyło, ponieważ walczymy z bardzo dużą ilością przeciwników. No ale tak czy jak nie jest to jakaś krytyczna liczba, że już praktycznie umieram, tylko praktycznie do połowy mi tylko z życia, tylko do połowy mi życie zeszło, tak więc nie mieliśmy z tym najmniejszych problemów. Widzę, musimy poczekać na kolejnych atakujących, ponieważ no niestety skończyli nam się oni. Musimy jeszcze tylko jednego zabić, no trochę przykro, będę musiał tutaj siedzieć i czekać, aż oni się zrespią, tak więc znowu może przejdę tutaj za te ich barykady, żeby oni się mieli gdzie zrespić, bo nie wiem czy oni się przy mnie będą mogli pojawić, w ogóle może też nie będę patrzył, na wszelki wypadek trochę przejdę tędy, tamtędy, żeby po prostu się mogli zrespić. O ile się zrespią, bo nie będę chciał tutaj wracać tylko po to, żeby jednego zabić, no come on. Tu w ogóle mamy jakiegoś tego, jakiegoś elitarnego przeciwnika, dobra, co sobie go z chęcią zaatakuję, bo dostaniemy za niego pewnie całkiem sporo punktów doświadczenia, a bardzo nam się to przyda, ponieważ jak widzicie tutaj brakuje nam jeszcze no praktycznie 100 tysięcy punktów, 80 tysięcy punktów doświadczenia, tak więc cashback nam się na pewno przyda. A co ciekawe, ten przeciwnik wcale aż taki łatwy nie jest, co jest no dosyć dziwne, nie powiem. No i jak widzicie, dosyć mocno mnie bije w porównaniu do innych przeciwników czy też bossów. No ale i tak nie ma, tak jak już mówiłem, tragedii i poradziłem sobie z nim bez problemu w miarę. No, odrespiliście się już, nie? Dobra, tam są, widzę jacyś, okej. Musimy tylko jednego zabić, no ale oczywiście będziemy musieli już całą trójkę wybić, ponieważ oni się tak czy siak na mnie rzucą, tak więc no już raczej wyboru nie będę miała, nie chcę mi się gonić przez całą mapę, żeby po prostu za mną biegli, a w końcu by wyszli spoza swojego, że tak powiem, terenu i by musieli się wracać, wtedy by mnie zgubili. No w każdym razie udało nam się ich już pokonać, tak więc chodźmy do kolejnej lokacji, tylko oczywiście fajnie, bo jakbym włączył mapę. Może ja nie będę przychodził koło nich, bo już nie chcę z nimi za bardzo walczyć, a za chwilę i tak nas walka czeka w innym punkcie, tak więc wolę, że tak powiem, oszczędzać siły na kolejne miejsce, żeby tam jak najlepiej obronić właśnie to coś, nie wiem co my tutaj mamy bronić, w każdym razie jest to mało ważne. Tu chyba chodzi o te jakieś bronie, które zostały właśnie przez organów zbudowane i Imperium może ich użyć przeciwko nim. No i chyba będziemy musieli po prostu je obronić, żeby nie wykorzystali tej broni przeciwko nam, ponieważ ona jest podobno dosyć silna. Co prawda pewnie nie jest aż tak silna jak Deathmark, ale no też jakąś tam siłę ognia ma, siłę rażenia. Tak więc dobrze było, jakby jednak pozostała w rękach naszych sojuszników, a nie w rękach Imperium, czy też właśnie rodu Tull, który sympatyzuje właśnie z imperialnymi. Co jest z Kirą? Aha, dobra, tutaj już myślałem, że gdzieś się zgubiła, ale na szczęście już jest przy mnie. Tak więc powinna mnie tutaj w miarę sprawnie podleczać. Jeszcze tylko czterech takich przeciwników
Tak więc nam już dużo tego nie zostało. No i za chwilę pewnie będziemy musieli się skontaktować z kimś z rodu organów. I pewnie będziemy musieli się w ogóle wrócić do ich pałacu. No ale to za chwilę zobaczymy. Jeszcze tylko jeden przeciwnik, na przykład ten droid. Tylko go pokonamy i ta misja będzie już ukończona. I albo zajmiemy się wykonaniem tej misji głównej, która jest związana bodajże z tym, żeby uratować mistrza Urgusa. I zaraz zginę, to już w ogóle będzie ciekawie. Dobrze, że mam trochę tych medykamentów. O Boże, ilu to się nagle zrobiło, o fuck, to trochę niedobrze. Ale już na szczęście Kira mnie w miarę jako tako leczy. No, nie powiem, troszeczkę się przez chwilę przeraziłem, bo już myślałem, że naprawdę zginę. Ale na szczęście udało nam się przeżyć. No i tak jak myślałem, będziemy musieli ponownie wejść do tego pałacu organów. Tak więc przebiegniemy się tam i zobaczymy, co tam będziemy musieli zrobić. Widzę, będziemy musieli z którymś z księciem pogadać. Tak więc za chwilę to zrobimy. Cały czas nie mogę trafić w M, tylko naciskam N. Trochę słabo, bo nie mogę włączyć sobie w miarę sprawnie mapy, ale to dlatego, że klawiaturę mam schowaną pod biurkiem i nie za bardzo widzę te klawisze, po prostu tak, wiecie, z pamięci klikam te klawisze tak, jak pamiętam, że są ustawione. Wiadomo, tutaj atak i tak dalej, to łatwo zapamiętać, bo wsada w ogóle, a raczej żadna osoba, która gra w gry, nie musicie patrzeć na wsada, żeby wiedzieć, jak kierować. To jest takie, to już by było takie trochę dosyć dziwne. No w każdym razie widzę, mamy także jeszcze jakąś wiadomość, to zobaczymy sobie, co tam jest. Kolejna jakaś taka dziwna wiadomość, nie wiem, o co w niej chodzi i raczej wiedzieć nie chcę. Ja ruszyłem mikrofonem trochę, przepraszam was. Okej, sobie go poprawię, mam nadzieję, że jakoś mocno nie skrzypiało. Bo niestety nie wiem dlaczego, ale jak ten mikrofon się rusza, to on naprawdę potrafi takie dźwięki wydawać, że to jest masakra potem, jak to sobie odsłuchuje na nagraniu. No ale cóż, w każdym razie lecimy teraz już do pałacu organów i będziemy gadać właśnie z tym Duke'em Charlesem Organa. Oczywiście będziemy musieli przez praktycznie cały pałac przejść, żeby do niego dojść, bo czemu by nie. A że oczywiście te pałace są wielkie i pogmatwane, to chwilę nam to może zająć. Przeprawa przez ten właśnie pałac. Chociaż widzę, że chyba nie. O ile tutaj nie będzie żadnej klatki schodowej, a bardzo to jest możliwe. To jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. W każdym razie, no tak, niestety są tutaj schody, tak więc no podejrzewam, jeszcze chwilę będziemy musieli przejść, żeby do tego Duke'a dojść. Ale nie powinno nam to zbyt dużo czasu zająć. Tak więc lecimy, mam tutaj, widzę jakiegoś małego, seksownego astromecha. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to pozdro. Pozdro dla kumatych, że tak powiem. A jeżeli innym by chcieli się dowiedzieć, o co chodzi, to włączcie sobie studencki dubbing Gwiezdnych Wojen. Wpiszcie sobie po prostu Star Wars studencki dubbing, czy tam Gwiezdne Wojny studencki dubbing, a znajdziecie to, o czym mówię. I uwierzcie mi, warto to obejrzeć, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. W każdym razie, wchodzimy tutaj do Story Areny. No i pogadajmy właśnie z tym Duke'em. The spears of Organa are back in our hands. My grandfather would be proud. I will not leave my troops behind, General. Do not suggest it. You have my personal thanks, Jedi. We will feast tonight and ready ourselves for the next battle. There's still much to do, my lord. I won't be resting. I see. A word of advice? Armies are not inspired by a grim-faced commander. Show spirit and a lust for life and... My lord, there's a call coming in on your secure channel. Thank you, Haley. Put it through, General. It's been a long time, my lord Duke. Who are your friends? Never mind. If they wish to speak to the Wolf Baron of House Thule, they'll do so themselves. You ordered the land bombed and the turrets captured. I did, yes. You may have retaken the spears of Organa. But they served my purpose, scattering your people and sending them straight into my hands. What are you saying, Baron? I'm saying that House Thule has taken 300 Organa citizens captive. I thought you'd want to know. Make your demands. We're listening.
I'd like to meet in person to civilly discuss the fate of my prisoners. I'm sending a time and coordinates now. Now, in the meantime, your people will be treated well. The incident with your son-in-law will not be repeated. Damn him! Damn his eyes! Ripoknane kari maraka. Anghamja lebik mem arik. I'm not a fool, but a ruler who cannot protect his people is no ruler at all. I have to go. I'm not afraid of the Wolf Baron. Allow me to handle this. You are Organa's best hope, but you will not go alone. Lead the way and I will follow. Sweep aside the Wolf Baron's black guard, his assassins. He wants to meet. Let us meet on even terms. We'll rescue those people, and House Thule will fall. So it shall be. Mami lebik bakmanuk, maraka naja ki namya bamyak. Thank you, General. And you, I pronounce you a paladin of House Organa, my beacon in the dark. It is your valor I salute. Your word I believe. Clear the path, my friend, and let us look evil in the eye. Okej, tak więc będziemy musieli udać się na koordynaty, które wysłał nam ten cały Wolf Baron. No i będziemy musieli uratować jakichś tam więźniów, Organy. Znaczy ludzi, Organy, którzy są więźniami u Thula. O, tak to miało zabrzmieć. Mam nadzieję, że to zrozumieliście, jeżeli nie, no to teraz właśnie wam to tłumaczę. W każdym razie musimy wyjść z tego wielkiego pałacu, czyli oczywiście znowu będziemy musieli się poprzechadzać troszeczkę po wielkich klatkach schodowych i wielkich przestrzeniach, w których nic nie ma, tylko jakieś super ekstra wydekorowane płytki i tak dalej. Oraz ludzie, którzy te płytki myją, czy coś. W każdym razie za chwilę już stąd wyjdziemy i udamy się już najprawdopodobniej taksówką do jakiejś innej lokacji. I być może w końcu tam poprzyjmujemy jakieś questy poboczne, bo naprawdę dziwi mnie, że tutaj żadnych questów pobocznych nie ma. Chyba jak ostatnio grałem, no to chyba też tutaj raczej ich nie było, chyba że coś się zmieniło, no ale raczej wątpię. Ja po prostu nie pamiętam niektórych oczywiście rzeczy z tej gry, no bo trochę ciężko jest taki ogrom informacji zapamiętać, ponieważ no tutaj nie ukrywajmy się, fabuła jest no dosyć skomplikowana. No ale co ciekawe, to jest nadal w tej lokacji, tak więc będziemy musieli tam chwilę podbiec. Oczywiście znowu nie mam tematu, na jaki mógłbym w tym czasie pogadać. No ale może za chwilę się zastanowię i coś wymyślę. Co? Jeszcze nie wiem, no ale to się wszystko okaże. Tak więc będziemy musieli się tutaj chwilę przejść. Mam nadzieję, że to wejście nie jest jakoś od dupy strony i nie będę musiał jakoś mocno naokoło iść, tylko wystarczy, że pójdę tą ścieżką, a właściwie tą drogą i że tutaj zaraz będzie wejście. Mam taką nadzieję, bo inaczej to będzie trochę cienko. Podejrzewam, że po drodze będziemy musieli się przebić przez troszeczkę tych wrogów. No i co ciekawe, mamy pierwszą misję poboczną, której wcześniej chatu nie było, z tego co mi się wydaje. Albo nie wiem, jakim cudem mu przegapiłem. No w każdym razie pogadajmy sobie właśnie z tym gościem. Stis pana gula, chopakpa. Ji womta humpa mulira wata wompa. Krispa doe kanki kunke gupa. Don't count on House Thule for a fair fight. Maklunki ni at ambompa boshuda. Ja koga huta pawada bambaula. Noi kuchusu yo mata chi pompota. How do you plan to achieve this? Kupa tomti tokmaki tugi. Any other relevant information about this place? Chobod yi kafu anchawa. Et an atu boke go bagne. Okej, widzę, dostaliśmy jakiegoś questa, żeby zniszczyć jakieś tam bronie, oczywiście tego rodu Thule. Tak więc zajmiemy się tym w tym momencie, ponieważ już nam dużo czasu odcinka nie zostało, tak więc żeby go nie przeciągać i żeby nie robić już za bardzo fabuły, skupimy się na tym, żeby wykonać misję poboczną, która nie powinna być zbytnio trudna i kiedy ją zrobimy, to myślę wtedy ten odcinek zakończymy. No chyba, że tutaj będzie jakoś mnóstwo walki, no to wtedy skończymy troszeczkę wcześniej, no ale raczej w to wątpię.
Tak więc, kiedy zrobimy najprawdopodobniej tą misję, to będziemy mogli sobie już spokojnie pójść dalej, ale w następnym już rzeczywiście odcinku. Ja będę to robił już za chwilę, ponieważ będę nagrywał te odcinki po kolei. Dla was to będzie dzień przerwy, no ale jakoś wielki wam to podejrzewam różnicy nie zrobi. I czy z nich to wypada? Nie, co ciekawe, z nich to nie wypada. To z, jak ja mam to zebrać? Skąd ja mam to zebrać? To jest dobre pytanie. Stąd? Tak, nie. No, jestem ciekawy, jak ja mam to coś zebrać, bo w sumie to nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ciekawostka przyrodnicza. No nic, porozglądajmy się jeszcze tutaj, no gdzieś to tu być musi, no. O Jezus Maria, zaraz jeszcze się gdzieś zablokuję w jakimś statku. No nic, dobra, spróbujmy pokonać tych tutaj, za chwilę zobaczymy. Czy ja mogę tego użyć? Nie, no tylko chyba też nie mogę użyć. Dziwne. A może to z tych droidów będzie? A nie, to jest tylko misja bonusowa. No, szczerze to nie wiem. Gdzie mogę znaleźć te jakieś tam... jakieś tam... jak coś, no, jakieś strzelby czy coś. A mamy jakiegoś sita. No dobra, to go też możemy zaatakować, tylko ja bym chciał naprawdę znaleźć to, po co tu jestem, a na razie się na to nie zanosi, bo nie mam żadnego pojęcia, czego ja mam w ogóle szukać i gdzie to zdobyć. Tak więc, no nie wiem, czy nie zakończymy tego odcinka wcześniej, zanim zrobimy tą misję poboczną, bo po prostu nie wiem, o co w niej chodzi i gdzie mam ewentualnie znaleźć to, o co w niej chodzi, bo ona polega na tym, żeby coś odzyskać, ale gdzie to jest, no to już bladego pojęcia nie mam i misja nam niestety tego nie mówi. Mówi nam tylko, że jest to na tym obszarze, no czyli to jest taka, no dosyć niewielka informacja, bądźmy ze sobą szczerzy. No i nadal nie wiem, co ja mam to zrobić. Autentycznie. No nie mam normalnie bladego pojęcia. Mam tutaj kolejnego sita, no ale nie chcę mi się tylko walczyć tylko z sitami, no bo nie o to mi tutaj chodzi, tak? Chodzi mi o to, żeby coś odzyskać, tylko co? Nie, może to jest tutaj w środku, czy coś? Zobaczmy. Witam, panie sit. Nic, ciebie też zabiję, no to nie będzie dla mnie problem, tylko no chciałem się dowiedzieć, gdzie ja mogę zebrać to, co zebrać tutaj mam, a no niestety nie zanosi się na to, co jest trochę przykre, bo jednak wolałbym wiedzieć, co tu mam zbierać i jak to ewentualnie zbierać mogę, no ale niestety za bardzo gra mi tego nie może powiedzieć, co już tak jak mówiłem jest dosyć przykre, no ale w każdym razie na początku musimy pokonać tą uczennicę Seed. No i już nam się to udało osiągnąć, tak więc podnieśmy z niej kasę. Aha, dobra, widzę, mam tutaj jakiegoś cryo-troopera, czyli teoretycznie on powinien mieć tą cryoban rifle, czyli chyba jestem w dobrym miejscu i po prostu muszę takich właśnie gości pozabijać i oni najprawdopodobniej właśnie kręcą się w środku tych budynków. Tak więc najprawdopodobniej skończy się na tym, że w tym odcinku pokonam tylko tego, ponieważ mamy już 23 minutę, tak więc no już troszeczkę ten odcinek się przedłuża. Tak więc tylko pokonamy sobie tego gościa i o ile z niego wypadnie ta cała strzelba, to sobie ją podniesiemy. No i wtedy pewnie będziemy właśnie kończyć ten odcinek. Tak więc dobra, już mu bardzo niedużo życia zostało, no i świetnie pokonany. Tak więc zobaczmy, mogę z niego to pomieść? Mogę. No właśnie, czyli chodzi o to, żeby zabijać takich przeciwników, a następnie podnosić z nich strzelby. Jednak dokończenie tej misji zobaczycie już w kolejnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.